pokazujemy, do tego poziomu wypełni tę komnatę złotem. I ta komnata jest w ciągu kilku miesięcy wypełniona złotem, za co on zostaje ochrzczony i zamordowany. Bo teraz jak podchodzono do tego? Podchodzono do tego w taki sposób, że jest to też dosyć swoiste pojęcie chrześcijaństwa na ówczesne czasy. Dlatego nie należy ganić tych ludzi za to. Tak to pojmowano. Pojmowano, że poganie, nazwa poganin... Ale trzeba ich nawrócić. Ale w jaki sposób? To są zwierzęta, oni nie mają zbawienia, nie mają duszy, więc jeżeli nawet ich się weźmie w niewolę i ich się ochrzci, to oni już będą zbawieni. To znaczy im się daje tę możliwość zbawienia. Natomiast zabicie ich to nie ma żadnego znaczenia. I dlatego na przykład zamordowanie później Atahualpy miało to na celu, że można było pokazać, ochrzciliśmy cię i w takim wypadku daliśmy ci szansę i teraz życie wieczne. Tak, i teraz na życie wieczne. Ale ciężki ci odbieramy. Pierwsza wyprawa, 1492 rok, Kolumb nie ma świadomości, gdzie dociera, to znaczy wydaje mu się, że jest w Azji. No, wydaje mu się i tak naprawdę jest święcie przekonany, że teraz dopiero będzie można z tego czerpać zyski. Nie, ta pierwsza wyprawa nie była taką wyprawą lukratywną, aczkolwiek rzeczywiście ona zakończyła się, to była wielka feta, do której oczywiście mamy już na dworze hiszpańskim i druga wyprawa to jest... Chyba 16 statków, to jest już potężna. Tu mamy tylko 3. Właśnie nie wiemy, czy 16, czy 17. Nie wiemy, ale wiemy, że jest kilkanaście i wiemy, że chyba prawdopodobnie jest to 1500 ludzi na pokładach. I te same niesnaski, które wybuchają, bo to jest zupełnie oczywiste. Natomiast ta... Wtedy też pojawiają się ci, którzy chcą zarobić. To bardzo szybko. Wszyscy chcą zarobić. Nie ma osoby, Kolumb chce zarobić. Misjonarze, nawracać. A to przepraszam, to będzie dopiero pierwszy misjonarz, który będzie rzeczywiście takim misjonarzem w naszym dzisiejszym tego słowa znaczeniu, Bartolomej de las Casas. Ten, który zresztą później napisał traktat o nieludzkim traktowaniu tubylców. Natomiast faktem jest, że misjonarze czemu służą? Kolumb też jest w jakimś sensie. To jest franciszkanin, znaczy on należał do tercjarzy, czyli to są tzw. świeckie wydanie franciszkanów, związek. Powiedzmy, dokładnie nie znam historii tego zakonu, ale to jest taka kwestia, że no nie ma wyprawy bez misji chrześcijańskiej. Nie ma czegoś takiego. Musi temu potrafić. I to daje oczywiście podbudowę ideologiczną. Czyli to, że rabujemy, no to rabujemy dla dobra. No bo jeżeli pani... Pani stawia kościół. W Polsce też był taki zwyczaj, no to im więcej złota może tam kapać, czy pani to nawet będzie to drewniany ołtarz, ale pani go pokryzł, to jest to na chwałę istoty wyższej. No to warto, niezależnie jakim kosztem. Tak samo jest tutaj. No ale pierwsza wyprawa, jeszcze wspomnijmy, co przywiózł. Mówiliśmy o Indianach, powiedzmy kilku tam, czy kilkunastu niewolników. To, że poznano nowe zupełnie takie rzeczy jak kukurydza, poznano, później zresztą z Ameryki pochodzi przecież indygo, tytoń, indyki. Na naszą zgubę. Indyki, które są kojarzone u nas, prawda, że to jest ptak, który pochodzi z Ameryki. Wiemy, że Kolumb też przywoził papugi, czyli pokazywał kolorowe ptaki, których w Europie nie ma. Czyli tym można też zadziwić. To jest nieprzeciętny też skarb. Czy tego złota było dużo? Tego złota prawdopodobnie nie było tak dużo, jak dopiero potem się okazywało, prawda? Ale na tyle dużo, żeby zrobić na parze królewskiej wrażenie. Zgadza się, ponieważ pamiętajmy, że jesteśmy w Europie końca XV wieku. To jest Europa zupełnie inna. To nie jest Unia Europejska z Jean-Claude Junckerem na czele, tylko to są królestwa, dwa silne w miarę królestwa. Natomiast one są relatywnie biedne, chcą się po prostu obłowić. W związku z czym to ta perspektywa bogactwa zamorskiego. No tak. Prawda? Czyli tylko, że Hiszpanie będą dążyli do tego, teraz może zwrócić uwagę na Kolumb, kiedy tam ląduje na Hispanioli, zresztą to jest potem pływanie do wybrzeży Kuby, no to wszystko bierze w posiadanie. Zresztą to był legalista. To znaczy, że on jednocześnie miał ze sobą notariusza, czyli że ten obszar, na którym jest w imieniu króla, jest w imieniu króla, jestem tutaj, prawda? Czyli jest to nie jest już ziemia tych, którzy tam mieszkają, bo oni są poddanymi A to jest bardzo ciekawa sprawa. Właśnie zakładano, że jest nowe terytorium. Właściwie nie zważamy na żadnych mieszkańców tego terytorium, tylko sobie je zajmujemy. No bo dlatego, że oni w mentalności tamtej, pamiętajmy, to były czasy bardzo okrutne. No tak naprawdę to nasze czasy dopiero nie są tak okrutne. No to od paru lat. XX wiek był dość okrutny. Ale nie był tak... Znaczy, znowu, mówimy o mordach na masową skalę, ale podejście człowieka do człowieka w owym czasie było zupełnie inne. To było
kwestia pozbawienia życia była rzeczą zupełnie naturalną. Mówimy o społeczeństwach stanowych, czyli każdy stan ma swoje prawo. To wszystko zupełnie inaczej wygląda, także to nawet trudno w tej chwili opowiadać o tym, jak wyglądało wtedy życie. Kolumb, który przybywa tam, ma świadomość tego, że teraz będzie można się... I on się obłowił, bo przecież dostał tytuły chociażby amirante, chociażby to umarł jako osoba zgorzkniały, odrzucony, ale zamożny. Czyli miał do pozostawienia swoim synom, czyli Diego i Ferdynand. Bo rzeczywiście będzie taka sinusoida jego stosunków z dworem królewskim. Tak, dlatego że dwór będzie na poły niezadowolony do końca, niezbyt zadowolony, a z drugiej strony będzie miał zawsze tych, którzy będą na niego szczuli. No właśnie, chociażby to, że jest okrutny. Bo będą chcieli zająć jego miejsce, nie oszukujmy. Oczywiście, tylko że mamy też coś takiego, że co jest bardzo, bardzo interesującym procesem. Oni będą chcieli zająć jego miejsce, a z drugiej strony on jest dla nich, stanowi zagrożenie. To jest człowiek też w jakiś sposób z zewnątrz, który się zaczyna wtapiać w tamtejsze społeczeństwo, robi karierę, więc to jest niebezpieczne. Ale jestem ciekawa, dlaczego nie mamy żadnego jego portretu z tamtego okresu. To znaczy, no mamy, bo chociażby tak jak Sebastiano del Piombo, ale to są wyobrażenia. No właśnie. To przejdźmy teraz dlaczego do tych rzeczy, które są kontrowersyjne. Dlaczego kiedy odnosił wielki sukces? I to jest dziwne. A dziwne między innymi dlatego, że Del Piombo, jeżeli weźmiemy jego portret, jest najczęściej przez nas w naszych czasach popularyzowany. Czyli taki Kolumb w wieku średnim, z podręczników szkolnych. I nam się on najbardziej kojarzy. Mamy różne wizerunki. Siwy z lekką łysiną. Na statku też. To też jest zupełnie inne. Mamy litografię. Aż do romantycznych portretów, kiedy zamyślony w pozie romantycznej, to jest bodajże z połowy XIX wieku, prawda, na skalę patrzy sobie na wybrzeża Kuby, taki... No, już myślałam, że na Judachu skalę. No nie, ale to mniej więcej by to było rzeczywiście do porównania. Tak, ale wspomniała pani, że nie mamy jego portretu. Mało tego. Teraz mamy dokument, który jest na pewno fałszywką. Jedyny dokument, w którym Kolumb przyznaje się, że jest Genueńczykiem. I jest to odpis testamentu. Jest to rzekomo dokument napisany w Sewilli w roku 1498, natomiast jest dowiedziony przez historyków, że jest sfałszowanym dokumentem. Natomiast podpisany jest nawet nie jest jako Cristoforo Colombo czy Cristobal Colón, tylko jest El Amirante. To może się kojarzyć z Fidelem Castro, El Comandante, ale tylko to. Czyli historyk portugalski de la Rosa wskazuje, Manuel de la Rosa wskazuje, że no byłoby to dosyć niemożliwe, bo Kolumb był nawet jak na ówczesne czasy potwornym legalistą. Nie pominąłby ani tytułów swoich. I tym bardziej, że tutaj jest to jedyny moment, kiedy on się przyznaje, że pochodzi z Genui. Tylko wie pani, że pochodzi z Genui. To było wstydliwe, że pochodzi z Genui? Nie, to nie było wstydliwe, tylko że jemu zarzucano bardzo różne rzeczy. Zarzucano mu na przykład, że pochodzi z bardzo biednej rodziny. I teraz wkraczamy w pewien świat, no właśnie, zobaczmy te koncepcje na temat jego pochodzenia. Bo mamy koncepcję pochodzenia polskiego. To już tak jak pani mówiłem przed audycją, że chociażby można powiedzieć Kolumbowie, rocznik 44, to też można powiedzieć, że to jest pozostałość polska po Kolumbie, czyli dzieci Kolumba. Możemy powiedzieć, że porucznik Colombo też pochodził od Kolumba. Dlaczego nie? W końcu pozostałość Kolumba w Ameryce. Peter Falk też już nie żyje. Mamy koncepcję najbardziej chyba taką też spójną, to jest chociażby to, że pochodził z Chios, a Chios należała do Genui przez niemal 200 lat. 26 autorów ówczesnych, bo mamy różne kroniki z ówczesnych czasów, włącznie z jego synem Ferdynandem, który opisywał przecież Kolumba, nie potrafiło wskazać dokładnie, skąd pochodził Kolumb. Nie pokazało dokładnie miejsca, że tu jest, to są wszystko domniemania. To, że wejdziemy do encyklopedii Britannica, czy nawet Wikipedii, mamy, że jest to Genueńczyk, który się urodził w wersji polskiej, angielskiej, jakiejkolwiek, to jest to tylko utarte stwierdzenie, bo inaczej nie potrafimy nauczyć, no bo jak mamy dać podstawowe informacje? Wtedy wszystko, będziemy wszystko stawiać pod znakiem zapytania. Jakie są teraz wobec jego pochodzenia? Włoch? Ale czy Italiano w owym czasie znaczyło, tak jak dzisiaj? Nie. Liguryjczyk. No więc pochodził z Ligurii. Dobrze, ale Liguria to nie jest sama Genua. Sam nie napisał nigdy o sobie, poza tym jednym sfałszowanym dokumentem, że pochodził z Genui. No więc mamy kolejną sprawę. Natomiast 1493 rok jest taki dokument
Pietro Martire. Czyli druga wyprawa. Czyli druga wyprawa, który napisał, że jest to człowiek pochodzący z Ligurii. Ale on mógł być z Ligurii, pojawił się na dworze hiszpańskim. To nie znaczy, że się urodził w Ligurii. Przybył z Ligurii, prawda? Weźmy pod uwagę na przykład nazwiska, jak mamy szlacheckie. Von, to znaczyło, że pochodził z, prawda? Gottfried z Bouillon, de Bouillon, powiedzmy. Ale to nie znaczy, że on akurat to już stało się później nazwiskiem. Tak samo będzie z Kolumbem. Natomiast, co jeszcze? W Genui mamy bardzo wiele nazwisk, wiele rodzin o tym samym nazwisku. Colombo, Gołąbek, Gołąb. To jest bardzo popularne nazwisko w owym czasie. Oberto Folietta, to są ciekawe nazwisko, Folietta znaczy liścik, listek, bo le folie to są liście, la folia. Otóż Folietta pisze w wykazie rodzin, który przedstawia, no, mniej więcej to są lata 1100-1527, mówi o tym, że są rzeczywiście w Genui i w Ligurii zamieszkałe rodziny o tym nazwisku, ale nie wskazuje o nikim ważnym. A mówimy, że ten jego wykaz nazwisk jest doprowadzony do roku 1527. To Kolumba już nie ma. To on już w owym czasie, pomimo tego, że zmarł w zapomnieniu i w zgorzknieniu, ale zapomnienie mówimy takie, prawda, że nie był na dworze wspomniany, ale to była postać już wówczas znana. A więc on go nie wymienił w tym wykazie jako osoby istotnej. A czyż miasto by się Genua nie było wtedy w stanie poszczycić kimś tak jak... Potem oczywiście te pomniki powstawały wszędzie. W Sewilli mamy chociażby ten jego też grób domniemany, prawda? Jak to, czy w, ale w San Domingo też. Natomiast w historyk Agostino Giustiniani, który napisał w 1516 roku, napisał coś takiego. Kolumb to Genueńczyk zrodzony z niskiego stanu. Otóż była pewna taka, chyba podczas drugiej albo trzeciej wyprawy, był pewien incydent, że któraś z osób z wyprawy zarzuciła mu niskie pochodzenie i ta osoba została bodajże stracona. Czyli bardzo przewrażliwiony na punkcie, czy rzeczywiście niskiego pochodzenia. I temu całkowicie przeczył jego syn Ferdynand. Czyli, że nie była to rodzina bardzo niskiego pochodzenia. To jest taki, zresztą bardzo ciekawy artykuł, który w internecie znalazłem, napisał niejaki pan Molenda. I on tam daje właśnie całe te dywagacje odnośnie pochodzenia z Chios i wywodzenia się z rodu dynastii panującej w Bizancjum. Co miałoby pewne uzasadnienie rzeczywiście. Otóż faktem jest, jeżeli spojrzymy, że Ferdynand, jego syn, udał się w pewnym momencie do Ligurii w poszukiwaniu rodziny, której nie znalazł. Natomiast w tym czasie w Genui mieszkała niejaka Bianchetta Colombo, córka tkacza Domenico. Prawdopodobnie z tego przecież mamy główne informacje, jak weźmiemy encyklopedyczne informacje, że był to syn prawdopodobnie tkacza Domenico Colombo. Ale Ferdynand wiedział o tym, że Bianchetta Colombo żyje tam i jej nie odwiedził. To znaczy nie przybył do ciotki, skoro szukał pochodzenia ojca? Dosyć dziwne. No i w każdym razie władze Genui dopiero pod koniec wieku XVI, mniej więcej to są lata 80. wieku XVI, utrzymywały, że Kolumb tak naprawdę pochodził z miejscowości Cogoleto, ale brak jest jakiegokolwiek potwierdzenia. I teraz, jeżeli wejdziemy w dywagację na temat jego pochodzenia z Chios, o czym wspomniałem wcześniej, wyspa Chios należała przez niemal ponad 200 lat do Genui. To są lata 1346-1566. I tę koncepcję jego pochodzenia z Chios daje taka amerykańska badaczka Ruth Walper. Co ona pisze? Otóż ona w ogóle jest autorką całej książki o pochodzeniu Kolumba. Ona kwestionuje również datę urodzenia Kolumba. Mamy w encyklopediach zawsze podaną datę 1451. Ona wskazuje na rok... Dziennej nie znamy. Tak? Tak, dziennej nie znamy. Ona wskazuje na rok 1493. Ale pisze 1439, przepraszam, czeski błąd. 1439. I wskazuje jego jako syna bizantyńskiego arystokraty Jana Paleologa Dischypatosa. To jest dosyć ciekawa i ta koncepcja jest rzeczywiście dosyć spójna. Otóż Dischypatos ożenił się z Marią Sacomo Colom. Ale Maria Sacomo Colom nie była Włoszką,
czy to jest adekwatne pojęcie włoską, nie pochodziła z Półwyspu Apenińskiego, tylko pochodziła z kupieckiej rodziny z Katalonii. Wtedy byśmy mieli już pewien punkt zaczepienia. Natomiast w początkach wieku XV ta rodzina przeniosła się na Chios. Istotnie. Kolomb oczywiście to Kolombo, czyli znowu się obracamy w świecie gołąbków. Następuje w roku 1453 upadek Konstantynopola. Teraz z tym upadkiem Konstantynopola, poza tym, że mamy encyklopedyczną informację, że to jest tak zwany koniec średniowiecza, to jest oczywiście, ludzie nie poszli spać w tej nocy, rano wstali i powiedzieli, no skończyło się średniowiecze, to już teraz jest renesans, to lepiej może będzie. Tak nie było, bo oni sobie z tego nie zdawali sprawy. Natomiast wiemy, że Turcy, którzy wcale nie byli jakimiś wyjątkowymi okrutnikami jak na owe czasy, ale rzeczywiście starali się pozbyć wszystkich osób spokrewnionych z dynastią paleologów, rządzącą dynastią. Był Konstantyn XI, był ostatnim cesarzem. On nie miał spadkobierców, natomiast mnóstwo osób z kręgów dworskich zmieniało sobie nazwiska i tożsamość. Nie chcę powiedzieć dowody tożsamości, bo nie było dowodów tożsamości. Chyba z tym pod tym względem życie było łatwiejsze, bo nie można było namierzyć w internecie i nie można było wziąć kredytu. Ale było trudniejsze, bo nie wiemy, kiedy się Kolumb urodził. No ale to dla niego nie było takie istotne nawet. On chciał po prostu być bogaty i to mu się udało. Tak, trzecia i czwarta wyprawa. Do tej trzeciej to doszło już po długim czasie, po czteroletnim aż. No tak, dlatego, że... W 1494 roku wraca z drugiej wyprawy i potem bardzo dużo czasu zajmuje mu odzyskanie zaufania na dworze królewskim i zorganizowanie wyprawy trzeciej. Znowu mamy spiski. W 1498, którego zresztą tej wyprawy rocznicę świętujemy dzisiaj. No więc właśnie. Tylko, że ta wyprawa, znowu to ma. Pamiętajmy, że Kolumb gdzie postawił nogę, jeśli chodzi o kontynent amerykański, bo cały czas poruszamy się, ujścia rzeki Orinoco. Tak jest. Czy on zdawał sobie sprawę, że to jest ujście rzeki Orinoco? Że to jest zwarty kontynent, a nie kolejna wyspa. Tak, ale chyba, więc właśnie. Ale wiedział już z poprzedniej wyprawy, mówiono mu, że gdzieś jest, bo szukał przesmyku, gdzie można przejść na drugą stronę, bo mówiono mu, że tam jest inny ocean, tam jest inna woda. To, co później opłynął Magellan. Bo Magellan płynął tym szlakiem, że wzdłuż wybrzeża Ameryki Południowej, to co nazwał ziemią ognistą, czyli że znalazł wreszcie to przejście. No ale właśnie pytanie, panie profesorze, czy Krzysztof Kolumb zdawał sobie sprawę, że odkrył nowy ląd, czy też nie zdawał sobie sprawy? Prawdopodobnie przy trzeciej wyprawie, prawdopodobnie znowu, bo ja nie mogę tutaj wydawać sądów jednoznacznych, bo znowu nie ma takich. Prawdopodobnie możemy się opierać na pewnych hipotezach, że chyba miał pewną, do pewnego stopnia był świadomy, że chyba to nie jest Azja. Znaczy, że chyba to jest inny ląd. Znowu encyklopedyczne informacje wskazują na to, że Kolumb umarł w nieświadomości. W związku z czym mamy podważenie tej koncepcji, że prawdopodobnie tak. Ta trzecia wyprawa, jak pani wspomniała, jest po dłuższej przerwie, czyli tak jakby utrata zaufania i jednak się udaje znowu to zaufanie odbudować, ponieważ cały czas poszukuje się tej drogi do Indii i cały czas jest liczenie na to, że można się, monarchia hiszpańska po prostu się będzie mogła na tych wyprawach wzbogacić. Tylko, że to jest też, cały czas pamiętajmy, rywalizacja z Portugalią. Portugalczycy, którzy już penetrują nie tylko Ocean Indyjski, oni są już naprawdę bardzo zaawansowani w tych wyprawach, w związku z czym pewnego rodzaju nadzieją jest znowu Kolumb, że to się uda z nimi podjąć tę rywalizację. Ale znowu ona się nie kończy, ta wyprawa nie kończy się dla Kolumba. Natomiast to jest, nie ulega wątpliwości, że sam Kolumb jako... Ale też pytajmy dlaczego, chyba o tym nie powiedzieliśmy, bo dwór królewski wysłał pełnomocnika, który Kolumba do Hiszpanii sprowadził w kajdanach. No tak, dlatego że ten pełnomocnik, o którym pani wspomniała, tam dowodziło do pewnego rodzaju, to nie tylko niesnasek, ale po prostu na Kolumba doniesiono, że postępuje w sposób wyjątkowo okrutny, że zarządza źle. Czyli że jest w ogóle złym, że tak powiem, administratorem nowonabytych ziemi. Tak. W związku z czym należy go sprowadzić do parteru, powiedziałbym. Otóż mówi pani o trzeciej, kiedy mówimy o tej trzeciej wyprawie, to jest Francisco de Bobadilla, który zresztą dostał ogromne uprawnienia od króla
i tak naprawdę on zawija do tego miasta Santo Domingo na Nowej Ziemi. Tam się przygląda temu z kilkuset kolonistów, zakonnicy i Indian. I tutaj tak naprawdę zaczynają się tego jego rodzaju kłopoty. A jak wyglądają te pierwsze spotkania z tubylcami? Są jakieś opisy? To znaczy, czy są opisy? Wiemy, że tak, że te spotkania nie były szczęśliwe dla tubylców, bo ich poczęstowano chorobami. To znaczy poczęstowano. No to jest oczywiście, że to jest kwestia przenikania się różnych... Pojawiły się wirusy zaraz, które do tej pory walki, tak. To jest oczywiście, że to nie przebiegało w sposób zupełnie tak, jak nam się to wydaje na obrazach. Znaczy, jak te obrazy odmalowują. Były to spotkania, które prawdopodobnie obfitowały w różnego rodzaju wydarzenia bardzo, bardzo krwawe. Natomiast to jest kwestia, czy ich niewolono też, prawda, w tych koloniach, czy w koloniach, akurat w tej jednej kolonii, którą osadzie, czy oni rzeczywiście byli tak, oni musieli pracować na rzecz swoich nowych panów. Te spotkania... To było niezwykle interesujące spotkanie dwóch cywilizacji. To znowu to tak patetycznie pani mówiła, spotkanie dwóch cywilizacji, tam były różne cywilizacje, bo przecież nie wiedziono, cywilizację jako taką stworzyli powiedzmy Majowie, którzy byli na Półwyspie Yucatan, czy Aztecy później, bo Majowie to jest dosyć ciekawy przypadek. No Inkowie jeszcze. No Inkowie, ale to mówimy już, to jest interior i to jest rzeczywiście ta, powiedziałbym już w sensu stricte Ameryka Południowa, tu mówimy o terytorium, o obszarze obecnego Meksyku, czyli to, co jeszcze geograficznie można powiedzieć Ameryka Północna, prawda? Północna w sensie geograficznym, bo nie kulturowym. Ale cywilizacji Majów już nie było. To znaczy Majowie się rozeszli. To były zresztą miasta państwa, czyli wiecznie wojujące ze sobą. No były to bardzo ciekawe rzeczy, że później powstawały koncepcje, że na przykład Indianie, bo to już generalizuje, no, trudno mówić, to są plemiona. Czyli mamy, bo oni mówią o cywilizacji, tak, jest cywilizacja europejska, chrześcijańska, zorganizowana. I jest cywilizacja plemienna, na szczeblu plemiennym. One były na bardzo różnym stopniu rozwoju. Pamiętajmy, że jeżeli weźmiemy Majów czy Azteków, to są cywilizacje bardzo wysoko rozwinięte, czy Inków, no ale jeżeli weźmiemy Amerykę Północną, czy prawda, dopiero później Irokezi staną się jakimś rzeczywiście tym związkiem plemion, który będzie miał nawet swoją dyplomację, ale to są późniejsze czasy. I to jest, zawsze mnie ciekawił fakt w ogóle, że dla Anglików zostały, jak to wtedy mówiono, same ochłapy. To znaczy to wszystko, co Hiszpania mogła, to zagarnęła. Natomiast Anglicy nie, musieli sobie zostawić tereny, na których nic nie było. To znaczy szukano złota, no generalnie. To na tym przecież polegało. Od tego, żeśmy zaczęli i tego musimy się trzymać. No. Ideologia czy religia chrześcijańska, chrystianizacja była tylko w tle. To miało być podbudową ideologiczną, bazą do tego wszystkiego, co... Żeby to ładnie wytłumaczyć. Tak. Natomiast była jeszcze, jeżeli mogę, to była taka rzecz, że wspomniałem o tych koncepcjach europejskich, że Indianie żyli w taką zgodzie z przyrodą, prawda, zachwycano się Majami, cywilizacją Majów. Zresztą chyba tylko cztery kodeksy Majów przetrwały i to jeden znaleziono w Berlinie w czasie II wojny światowej. Zresztą Rosjanie to znaleźli, który był chyba nieprzetłumaczony nawet. Otóż sprawa polegała na tym, że jak się okazało potem z różnego rodzaju fresków, Majowie byli potwornie okrutni względem siebie, że to były składane ofiary z ludzi, prawda? Na przykład wiadomo, tego Kolumb nie widział, bo z tym się prawdopodobnie nie zetknął na Hispanioli czy na Haiti. Ale na przykład Majowie upijali się do nieprzytomności alkoholem, czyli robili sobie lewatywy z alkoholem. Czyli to było po prostu... No i oczywiście mówimy o piłce nożnej, która zupełnie inny sposób wyglądała niż dzisiaj. No ale to było, powiedzmy, to już wskazywało na tym, że rzeczywiście to była cywilizacja rozwinięta. Z nią się Kolumb nie zetknął, absolutnie. Natomiast tamto zetknięcie, no istotnie to było traktowane jako... Ja bym powiedział, że to była taka fauna. Czyli to było tak jak część fauny, którą tam spotkano, innej niż w Europie, no to jednocześnie uznano, że to są też takie istoty człekokształtne, ale jest to fauna. Przecież w Europie znano Arabów i znano ludność czarną Afryki. Pamiętajmy, że na przykład nazwa Kongo, za Portugalczyków się pojawia, to nie jest Kongo dzisiejsze, tylko jest to pewien obszar Afryki, pas wybrzeża, znajdujący się nieco poniżej równiku, ale to nie jest to ten obszar, który dzisiaj nazywamy Kongiem. Portugalczycy zresztą penetrowane są obrzeża Afryki, nikt nie penetruje interioru. Tak samo u Kolumba, nie mamy penetracji interioru, tylko mamy obrzeża, czy to Kuby, czy Hispanioli, czyli owej Haiti, czy Orinoco i penetrację, bo tak naprawdę stałe osadnictwo to będzie Haiti wtedy, czyli Santo Domingo. Czwarta wyprawa 1502-1504 to po tym, jak
Krzysztof Kolumb po raz kolejny zdołał się oczyścić z zarzutów. I od każda, to jest ciekawe, że każda wyprawa kończy się zarzutami. Tak. A potem mozolną odbudowywaniem swojej pozycji. Mhm. No ciągle pływa na te kolejne wyprawy z nadzieją, że odkryje drogę do Indii. I nigdy jej nie odkrył w końcu. To znaczy, nigdy nie dane mu było to, czego dokonał Magellan w końcu, prawda? Bo jak już jak mówimy o czterech wyprawach, zawsze mówimy, że ta pierwsza jest najważniejsza, chociaż on nie miał tej zupełnie wtedy inną świadomość. Myślę, że nie miał świadomości. Znowu ale my teraz mamy świadomość. Mamy świadomość, co on zrobi. Ale proszę zwrócić uwagę, to Magellan przepłynie Ziemię Ognistą, to jest ponad 1100 kilometrów. I to jest dopiero, to jest wyzwanie, bo Kolumb będzie opływał tutaj, będzie wracał. Magellan musi opłynąć to, co się nazywa cieśniną Magellana, prawda? Tam i tamte, a tamte obszary musi znaleźć drogę, bo przecież to są, to przypomina te południowe obszary Argentyny dzisiejszej i Chile, tam gdzie to się łączą, te dwa kraje, to są na fiordy. Więc to jest potwornie trudne, jeżeli przecież oni, prawda, on dzielił swoją flotę Magellan. Część popłynęła w zatokę, prawda? A on musiał przepłynąć, musiał i udało mu się to znaleźć. Czyli dlatego, że ocean Pacyfik, czyli spokojny ocean, bo pogoda była genialna. Magellan też miał to samo, co Kolumb. Wieczne, albo sytuacja grożąca buntem, albo nawet bunty, których też musiał tłumić w sposób bardzo, bardzo okrutny. Nie ma innej możliwości. Przywódca musi postępować i Kolumb tak samo postępował. W momencie, kiedy był zmuszony, musiał sięgać do argumentu siły. I nie były to naprawdę bardzo jakieś takie metody, powiedziałbym, wyrafinowane, były bardzo proste, ale obcięcie nosa, uszu. Tam było jakieś, ktoś z załogi jego kukurydzę ukradł, to mu obcięto właśnie nos i uszy za złodziejstwo. To były praktyki wówczas stosowane bardzo często. No, zresztą też sytuacja była trudna, bo gdy jest się na takiej łajbie bardzo daleko od domu albo na jakimś obcym lądzie, to chyba nie można sobie pozwolić na bunt. Znaczy, jak sobie można pozwolić, to się po prostu staje ofiarą tego buntu i co najwyżej można być wysadzonym na ląd i potem już nie ma ratunku. Ale z tego brały się, bo jak już tak wybiegniemy nieco w przód, to z tego na przykład wielu piratów robiło kariery. Avery, chociażby to jest w XVIII wieku, czy słynny William Kidd, który był na usługach korony brytyjskiej, to już zupełnie inne imperium, znaczy imperium, to jest rodzące się wówczas powstające imperium brytyjskie, ale który po prostu przeszedł na normalne piractwo i to się bierze z buntu. 1506 rok, Kolumb umiera, świat się zmienia. Znaczy, świat się zmienia. 1506 rok to jest już zupełnie, nie ma już Ferdynanda Aragońskiego, czyli to jest zupełnie inna sytuacja. Królowej Izabeli też już nie ma. Tak, Kolumb umiera, teraz wiemy, że umiera w Valladolid. Czy to miejsce jest kwestionowane? To miejsce prawdopodobnie nie jest kwestionowane, że w Valladolid, ale teraz gdzie jest pochowany? Bo teraz jedni mówili, że może być pochowany na Chios. Drudzy mówili, że prawdopodobnie jest też w Sewilli. No i mamy właśnie Santo Domingo, no a może tam, gdzie jest nawet pochowany. Co ty, Kolumbie, zrobiłeś Europie, że ci trzy groby kopię? No więc zaczyna być to... No więc znowu krążymy wokół zupełnie śmiesznych kwestii, bo właściwie nie możemy nawet... Pomniki Kolumba zlokalizujemy wszędzie, bo chociażby, jeżeli pojedziemy czy do Valladolid, czy do Sewilli, to nie ma problemu. Natomiast nie wiemy, czy on tam leży. Dosyć ciekawą rzeczą jest właśnie fakt, że jak wspomnieliśmy o tym wątku polskim, no to był tam podobno na Maderze ten Władysław Warneńczyk tam osiadł i od niego wywodził się później Kolumb. Ale to miałoby jakieś rzeczywiście podstawy. Kolumb był na Maderze, to na pewno. Natomiast nie sądzę, żeby chciał odwiedzić rodzinę. To nie miało dla niego żadnego znaczenia. Ale wiemy, że przynajmniej datę śmierci znamy i to jest pewne. Natomiast nie wiemy znowu, gdzie go pochowano. To niestety pozostaje też znakiem zapytania. No, dużo tych niewiadomych faktycznie. Nie postarali się kronikarze, żeby to wszystko ładnie porządkować. Nie, oni porządkowali to. Oni, to znaczy, dzięki nim możemy domniemywać, a nie przedstawić. To jest bardzo, bardzo ciekawe, że nawet jeżeli weźmiemy Ferdynanda, jego syna, to czy kronikarz przedstawiał coś, specjalnie kłamał, powiedzmy.
Nie, on mógł domniemywać i dzięki temu widzimy, że mamy z kimś poważnym do czynienia, bo inaczej mógłby wymyślać. Wie pani, no jest piękna encyklopedia staropolska Benedykta Chmielowskiego, prawda? Koni, jaki jest, każdy widzi. No, w którym mamy mnóstwo takich rzeczy, że smoki. No, no, o, to jest bardzo ciekawe studium. Porównujemy Kolumba, prawda? Mówimy o Kolumbie, a jak sobie dwa wieki później imćmości pan Benedykt Chmielowski wyobrażał, co się dzieje za wielkimi morzami, że tam mieszkają smoki. Tych smoków nie było. Znaczy, jeżeli weźmiemy warana z Komodo, no to rzeczywiście on jest nazywany jako smok z Komodo, ale waranów, jak pani wie, jest mnóstwo odmian. Jest nilowy tak samo, więc to niekoniecznie musi być smok, ale wyobrażenia, tu były wyobrażenia, bo ciekawą rzeczą jest właśnie ta sprawa. Tam odkrywano lądy, tutaj społeczeństwa Europy Centralnej pozostawały raczej w sferze imaginacji, jak to by mogło być. Zresztą tam była inna też imaginacja, bo przecież żeglarzom zawsze towarzyszyła imaginacja. Jeśli pani weźmie Odyseję, to Odyseja, to się toczy, to jest wojna, koniec wojny trojańskiej, prawda? Czyli którą potrafimy zlokalizować, jakiś XIII wiek przed naszą erą, są to perypetie Odysa i teraz... Jakie jest wyobrażenie? Scylla i Charybda. To przecież jest miejscowość, która jest położona w Kalabrii, Scylla. I akurat nie ma miejscowości Charybda, ale to się nazywało Zankle, czyli Messyna. Tam, gdzie ma pani prądy się ścierające. I tam wyobrażano sobie, że jest potwór, który połyka, który tych, pożera i żyga nimi, tymi marynarzami. To znaczy, że oni toną i po prostu ich ciała unoszą się na powierzchni wody. To są wyobrażenia. Trzeba sobie było wyobrazić. Trzeba było, właśnie łatwiej było tak to sobie wyobrazić i przebrnąć przez niebezpieczne wody, niż w ogóle sobie tego nie wyobrażać, bo wtedy mogła grozić śmierć, a tak przynajmniej wiadomo było, kto mógł tę śmierć zadać. Więc to od czasów jeszcze Odysei, które opisują perypetie, mamy te wyobrażenia, jakie potwory. Czyż Indianie, których nazywamy Indianami, nie widzieli konia, prawda? Co w związku z czym zobaczyli, oni wierzyli w opierzonego węża. Nie ci, których spotkał Kolumb, te cywilizacje wielkie, ale faktem jest, że to przybycie zakutych w zbroje kilkuset konkwistadorów doprowadziło do upadku tych cywilizacji. Nie Kolumb doprowadził do upadku, ale on zaczął cały proces, jak pani wspomniała, stykania się tej jednej cywilizacji chrześcijańskiej z cywilizacją na szczeblu plemiennym. I wtedy zaczęło się, bo bardzo szybko ten świat się zmienił. Jeżeli jesteśmy w roku 1506, no to już jest praktycznie kilkadziesiąt lat i Kuba będzie wyglądała inaczej. A w następnym stuleciu to już zupełnie nie będzie przypominać Kuby, którą widział, czy Haiti, którą widział Kolumb. Profesor Piotr Ostaszewski, politolog i amerykanista, był naszym gościem przed 23. Rozmawialiśmy o Krzysztofie Kolumbie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy. Zapraszam na informacje Radia Tok FM. Wieczór Radia Tok FM. Zebrał się zespół kolesi, którzy bronią status quo poprzedniej władzy. Powinna być dymisja. Ktoś powinien jednak nas, wszystkich Polaków, za to przeprosić. Uważam, że to jest sprawa skandaliczna. To nie jest zespół kolesi, tylko to jest konstytucyjna władza. To jest po prostu pogardliwe, obraźliwe określenie. To nie jest pogarda, to jest pewne stwierdzenie na rzeczywistość. Sędziowie są od tego, żeby pilnować prawa, a nie bronić kolegów. No, to jest taka polityka. Chciałoby się być, no, chamstwo i głupota, ale to już jest coś więcej niż chamstwo i głupota. Następuje od kilku miesięcy całkowita deprecjacja w ustach polityków tego, co robią sądy i trybunały. To moim zdaniem jest całe działanie celowe. To ma doprowadzić do anarchii w kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Tok 7. Muszę powiedzieć, Wysoką Izbę, że w dniu dzisiejszym przeżywam swoiste déjà vu. Mogę powiedzieć to samo, co o prokuraturze. Żaden jeszcze rząd nie potrafił tak skutecznie w tak krótkim czasie doprowadzić do takiej zapaści sądownictwa w obszarze prawa karnego, w szczególności jak udało się to zrobić rządom Prawa i Sprawiedliwości. Otóż wskutek prowadzenia rządom Platformy Obywatelskiej. Lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek 30 maja, minęła 23. Informacje TOK FM. Michał Poklękowski. Znamy ścisły skład polskich piłkarzy, którzy pojadą na Euro do Francji. Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka strajkują już tydzień, porozumienia brak. Niemieckie władze niepokoją się rosnącą liczbą uchodźców z Czeczenii. Adam Nawałka podał ostateczny skład polskiej reprezentacji na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we Francji. Wypadli Artur Sobiech, Paweł Dawidowicz i Przemysław Tytoń, a wcześniej kontuzowani Paweł Wszołek i Maciej Rybus. Sztab podkreśla, że wybór nie był prosty, ale teraz trzeba się skupić na kolejnych wyzwaniach. Zostało jeszcze kilka dni na zarówno rozegranie meczów międzypaństwowych, jak i też będziemy starali się pracować nad detalami, zarówno jeżeli chodzi o organizację gry, jak i również stałe fragmenty gry. Także wierzę gorąco w to, że będziemy optymalnie przygotowani do mistrzostw. A w środę kadrę czeka pierwszy sprawdzian przed mistrzostwami, mecz z Holandią w Gdańsku. W poniedziałek w Krakowie rywalem biało-czerwonych będzie Litwa. Pierwszy mecz na Euro zagramy 12 czerwca. Naszym rywalem będzie Irlandia Północna. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans będzie we wtorek rozmawiał przez telefon z premier Beatą Szydło. Według amerykańskiego portalu Politico będzie to kolejna już próba rozwiązania kryzysu na linii Warszawa-Bruksela, który narósł wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rozmowy zaplanowano na wtorek, czyli na dzień przed cotygodniowym spotkaniem 28 komisarzy. Jest niemal pewne, że właśnie w środę, 1 czerwca, Komisja Europejska wróci do tematu Polski. Politico podkreśla, że komisja wstrzymała się z wydaniem opinii w ramach procedury kontroli praworządności w Polsce z powodu pełnej wściekłości i reakcji Warszawy. Zmiana wyceny świadczeń i gruntowna reforma systemu to lekarstwo na problemy Centrum Zdrowia Dziecka, uważają eksperci. W szpitalu od tygodnia strajkują pielęgniarki. Ich postulaty poparła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Ministerstwo Zdrowia na razie deklaruje wsparcie w negocjacjach. Joanna Mąkosa. Liczby mówią same za siebie. Według raportu OECD polska służba zdrowia jest mocno niedoszacowana, przypomina Zofia Małas, prezes Rady. Brakuje 50% lekarzy i 50% pielęgniarek, więc nie może być dobrze, skoro są takie braki. Największe problemy mają szpitale kliniczne, takie jak centrum, bo oprócz pieniędzy na leczenie pacjentów muszą mieć też fundusze na uczenie studentów i badania naukowe, mówi Katarzyna Sabiło z Fundacji Lege Farmacje. Natomiast NFZ finansuje działalność leczniczą tak samo jak szpitalom nieklinicznym. Pozostałą działalność powinny pokrywać uczelnie. Ale tu brakuje regulacji, a pacjent płacąc składki ma oczekiwania. Chce dostać świadczenie takie, jak dostaje się w krajach wysoko rozwiniętych. Zmiana systemu jest konieczna? Na pewno jest konieczna. Dług Centrum Zdrowia Dziecka to blisko 340 milionów złotych. Joanna Mąkosa, TOK FM. Pielęgniarki z Centrum Zdrowia Dziecka domagają się podwyżek i dodatkowych etatów. Dotychczasowe negocjacje z dyrekcją szpitala nie przyniosły żadnego rezultatu. Niemieckie władze niepokoją się rosnącą ostatnio liczbą uchodźców z Czeczenii, pisze o tym Die Welt. Berlin podejrzewa, że wyjazdy Czeczenów mogą być sterowane przez rosyjskie władze, które chcą w ten sposób pokazać swoją siłę i prowokować niepokoje w Niemczech. Słuchasz informacji TOK FM. Bydgoscy studenci rozpoczynają juwenalia. Tegoroczna impreza jest pod szczególnym nadzorem pod względem bezpieczeństwa. To efekt tragedii, do której doszło jesienią na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Podczas otrzęsień 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. Agnieszka Wynarska. UTP znacznie ograniczyło liczbę imprez. Nie będzie m.in. tradycyjnych plenerowych koncertów. Te odbędą się, ale na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Wszystko pod specjalnym nadzorem, przyznaje przewodnicząca samorządu studenckiego UKW Aleksandra Wiśniewska. Zawsze wszystkie zgody otrzymujemy, zawsze składamy odpowiednie dokumenty i współpracujemy z odpowiednimi służbami, które nam pomagają. Zawsze obawa jest przed taką imprezą. Czy to jest impreza mała na 300 osób, czy to jest impreza na 10 tysięcy osób. Studenci cały czas pamiętają o październikowej tragedii. Boję się właśnie, że coś takiego może się powtórzyć, ale jednak nie idę sama i wiem, że w razie czego znajomi, przyjaciele mi pomogą. Organizatorzy wzięli sobie trochę do głowy po tym, co się stało na UTP. No i te juwenalia tegoroczne będą naprawdę bezpieczne. Juwenalia potrwają do końca tygodnia. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. I na tym kończymy kolejne informacje w Radiu TOK FM o północy. Zapraszamy. Pogoda.
We wtorek pod koniec dnia synoptycy spodziewają się burz i przelotnego deszczu. Możliwe też gradobicia. Nie będzie już tak upalnie, ale nadal dość pogodnie i ciepło. W Warszawie, w Krakowie, Poznaniu i Szczecinie na termometrach do 26 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Matce Bożej, żeby wzięła Cię w swoją opiekę. Dziękuję bardzo. Chcę tylko powiedzieć jak rodzice, nie? Bo tu Piotr zwołał rodziców. Powiedział, że nie mógł, a jednak wskazał. Rodzice, jak ważną rolę mają rodzice w towarzyszeniu. Ja niedawno opublikowałem Pedagogia Chrystiana artykuł Towarzyszenie Rodzicom w odkrywaniu powołania życiowego. I na tej drodze świeckiej, i na drodze właśnie duchownej. Dziękuję bardzo. Może dlatego właśnie jakby tak chciałem przytoczyć rodziców, dlatego że to jest jakby taka główna kolebka, początek tego wychowania. Ja sam mogę wtedy właśnie podziękować swoim rodzicom, ponieważ w mojej właśnie rodzinie mam 5 braci, 2 siostry, także jest to taka spora rodzina. No i właśnie taka podstawowa ta kolebka wychowania, ona właśnie uczy takiego życia. No i od razu, jeżeli jest ten chrzest, czyli właśnie ten początek, który dają rodzice, to on właśnie pozwala właśnie w całym takim pełnym wychowaniu. Opłata nam się ta droga, ten fundament, który od 21.30 rozmawiamy, chrzest, teraz rodzice, którzy biorą odpowiedzialność. Często są takie sytuacje, nie wiem, co byście powiedzieli w takich sytuacjach rodzicom, bo ja się kilka razy już spotkałem z taką sytuacją, że rodzice pobożni do kościoła chodzą, modlą się dużo i tak dalej. Natomiast kiedy dziecko zaczyna takie pokazywać czy przejawiać takie zainteresowania, czy to kapłaństwem, czy życiem zakonnym, w tych rodzicach coś się zacina i oni mówią, że no, Panie Boże, nie rób nam tego, na przykład. Czy jest jakieś lekarstwo, jakaś rada, nauka dla takich rodziców? Zawierzenie tylko. Zaufanie, zawierzenie. Że nawet jeśli ta pozorna strata zaistnieje, to stokroć więcej otrzymujesz. No i chyba są takie sytuacje w życiu, które weryfikują te słowa, że czasami bywa tak, że spośród wielu rodzeństwa wszyscy rozpierzchną się w różne strony kraju czy nawet świata, a obserwujemy to w życiu naszych współsióstr, że właśnie te osoby konsekrowane, czyli które zostały jakby przez rodziców stracone, one po latach są najbliżej tych rodziców, są w gotowości takiej tylko modlitewnej, duchowej, ale też czasami taka wolność zawodowa pozwala na to, żeby przy tych rodzicach może więcej czasu spędzić. I to taka pierwsza refleksja mi się kojarzy, ale też zauważa w pracy z młodzieżą pewien taki nurt, gdzie młodzi ludzie, czy młode osoby, które do nas też przybywają na skupienia czy rekolekcje, czasami ukrywają to przed rodzicami, że w ogóle są na takiej formie spotkań, nie mówiąc już o dość częstym zjawisku ukrywania tego przed rówieśnikami. To osobny jakby rozdział takiego, no nie chcę powiedzieć prześladowania, ale to można by dużo o tym mówić. Natomiast no i w powołaniu jest pewien sekret i w tym ryzyku pójścia tą drogą i chyba po prostu potrzeba czasami więcej czasu, żeby tę prawdę, tę drogę, sens tej drogi po prostu odkryć. Profesor, czy mamy? To dobrze, odbierzmy telefon, ksiądz profesor, żeby nie zapomniał. Prosimy bardzo, halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Z tej strony siostra Maria z Podławka.
No proszę. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich obecnych w studio. Przysłuchuję się bardzo uważnie. Pozdrawiam kapłanów, moje współsiostry, no i bardzo drogich mi sodalitów. Patrzę na ten temat, piękno i dobro Kościoła. Co prawda teraz akurat rozwinął się temat o powołaniu, ale chcę jeszcze dołączyć do tej rozmowy, dzieląc się, że w tym powołaniu Maryja jest naprawdę pięknem i dobrem Kościoła. Ja się zawierzyłam Matce Bożej, oddałam jej siebie w duchu świętego Maksymiliana w wieku 19 lat i całe moje życie zakonne tak naprawdę związane jest z Maryją. Natomiast chcę się podzielić tutaj takim pięknym spojrzeniem wstecz, jak bardzo Matka Boża delikatnie i tak konkretnie przyszła do mojego życia właśnie wtedy, kiedy pracowałam w Długoszu jako katechetka, kiedy ksiądz dyrektor zaproponował właśnie założenie Sodalicji Mariańskiej, ponieważ to była część historii tej szkoły i tak nie bardzo z katechetami wiedzieliśmy, co to jest za wspólnota, kojarzyliśmy, że to jest coś przedwojennego i na pewno nie będzie przyjęte. I właśnie to, że jako katecheci byliśmy bardzo ostrożni, żeby wejść w tą grupę i młodzi ludzie, właśnie między innymi obecny tam Piotr, którego pozdrawiam, i jeszcze czterech jego kolegów, odpowiedzieli tak bardzo naturalnie i szybko, że oni są gotowi do takiej wspólnoty należeć. Ta wspólnota powstała i patrzę, jakim wielkim świadectwem byli i są dla tej szkoły. Maryja jest kimś takim, który przychodzi, budzi serce, daje poczucie takiego ciepła i potem jak gdyby zostawia nas. Zainspiruje i zostawia. Zainspiruje do apostolstwa i zostawia. I ona zawsze prowadzi do Jezusa. I ona pokazuje tą najlepszą drogę. Więc cieszę się bardzo, że sodaliści są tam bardzo są obecni dzisiaj, że trwają przy Maryi. Chcę bardzo pozdrowić tych pierwszych chłopców, od których rozpoczęła się wspólnota, Mikołaja, Olka seminarzystę, Mateusza i Piotra tam obecnego. I wierzę, że Matka Boża dalej będzie prowadzić. Dziękujemy bardzo siostrze właśnie za ten głos, za to świadectwo. Siostra właśnie była naszą pierwszą taką opiekunką sodalicji, która działa w naszej szkole, ponieważ tak jak szkoła w sumie ma już ponad 100 lat, tak po reaktywacji, po wojnie, po całych czasach właśnie zamkniętej szkoły, w XXI wieku, gdy sodalicja została właśnie reaktywowana, siostra Maria właśnie z zakonu sióstr wspólnej pracy od Niepokalnej Maryi mocno zaangażowała się właśnie w pracę nad ukrzywieniem tej sodalicji na początku, jak ksiądz właśnie już wspomniał, tej maryjnej wspólnoty młodych. No i tak wszystkich zapalała swoim ogniem takiej miłości właśnie do zawierzenia się, do zawierzenia się władce, właśnie Matce Najświętszej. Także dziękujemy bardzo, siostrze. Tak, ja słuchając tego pytania, czy pewnego spostrzeżenia ojca, który powiedział, że niektórzy rodzice są przerażeni, jak mówi dziecko, że chce iść właśnie na drogę życia duchownego. Siostra Natalia mówiła, że niektórzy muszą nawet ukrywać przed rodzicami tę prawdziwą intencję. Więc tak, z punktu widzenia naturalnego, nawet jako psycholog, to bym powiedział, że to by świadczyło o niewłaściwym rozumieniu miłości przez rodziców wobec dziecka. Bo miłość, najprościej mówić, to jest pragnienie dobra dla dziecka, więc jeżeli dziecko wyraża jakieś pragnienie i mówi, że od
odczytuje taką, a nie inną drogę, więc rodzic na początku nie powinien odradzać, być zdziwionym, czy powiedzmy zabrania. To jako psycholog, jako kapłan to bym powiedział, że to świadczy o niskim poziomie wiary. No bo jeżeli na przykład jest poziom odpowiedniej wiary w rodzinie, to jeżeli rodzicom dziecko objawia, że ma w sobie taki głos, to będą starali się wspólnie z dzieckiem wsłuchiwać, czy badać, czy rzeczywiście jest to głos Pana Boga, czy nie. Więc mówię, od strony naturalnej bym wskazał na niewłaściwie pojętą miłość, bo ja sobie zawsze wyobrażam, że rodzice uważają, że dziecko kochają, tylko niekoniecznie miłością właściwą, prawdziwą, a jako kapłan bym wskazał na dość niski poziom wiary, albo nawet tylko religijność. Dziękuję bardzo. Jeszcze pozwolę sobie odnieść się do telefonu siostry Marii, którą serdecznie, serdecznie pozdrawiamy. Taką mam refleksję znacznie na wesoło. Otóż siostro Mario, w ten sposób dzięki tutaj Twojemu telefonowaniu do nas dopełniło się dzieło wspólnej pracy, bowiem byłaś usilnie zapraszana na te rozmowy niedokończone, na to spotkanie. Raz, że z tytułu też obecności zgromadzenia, ale przede wszystkim z tytułu obecności sodalicji, nie z różnych pewnie przyczyn nie jesteś z nami, ale właśnie przez ten zaistniały telefon bardzo Ci dziękujemy, bo wiedziałam, że można na Ciebie liczyć. No i drodzy, mamy jeszcze niecały kwadrans, żeby tak podsumować. Myślę, że warto zbliżać się ku końcowi. Wracamy do tematu. Piękno i dobro Kościoła, święte powołanie chrześcijańskie. Na co jeszcze warto byłoby zwrócić uwagę? Może w kontekście tego, to już powiedzieliśmy, co nam się układa w tą taką drogę, czyli chrzest, czyli wychowanie w rodzinie, wybór Chrystusa, o którym siostra Agata też wspominała. Czy ten wybór Chrystusa to jest jakiś taki jednorazowy moment przełomowy, nawrócenie i tak dalej, czy jak to się dokonuje? Z doświadczenia najlepiej powiedzieć. Codziennie się dokonuje. No, każdego dnia trzeba wybierać Chrystusa i dlatego karmimy się sakramentami, przede wszystkim najświętszym sakramentem, Komunią Świętą. Wybrawszy raz, ciągle wybierać muszę. To nie jest tak, że wybrałam i to wszystko się już dokonało. Nasze życie, nasza codzienność jest procesem, jest dojrzewaniem, jest tą drogą, czyli nieustannym dochodzeniem do jakiegoś celu. Skoro świętość, sam Bóg jest celem naszej drogi chrześcijańskiej, no to muszą być te małe etapy, a te małe etapy to są właśnie te nasze wybory, te nasze decyzje, te nasze na nowo podjęte zobowiązania i nawet to, co dzisiaj było w Kościele dokonane. Mogliśmy wszyscy na nowo, prawda, powiedzieć, czego się wyrzekamy i w kogo wierzymy, żeby na nowo jakby zacząć, tak, z nowym zapałem, z nową gorliwością, jak to podkreślał ksiądz biskup, kroczenie tą drogą do pełni chrześcijaństwa, do nowego człowieka, do realizacji piękna i dobra w Kościele. Tak jeszcze do tych refleksji nasunęło, przypomina mi się taka rozmowa, którą nawet dzisiaj podejmowałam z jedną siostrą. Zapytałam wprost, mówię, siostro, co jest piękne w Kościele? I ta siostra tak patrzy na mnie, mówi, piękny człowiek, piękne życie, czyli zgodne z tym, do czego się ten człowiek zobowiązał. Czyli inaczej wierność. To też jest taka ważna cecha, tak? Wierność, jeśli chcemy iść do celu, to ta bardzo taka etapowa, bardzo codzienna wierność w realizowaniu tego, do czego żeśmy się po prostu zobowiązali. Co ślubowaliśmy my jako siostry, co jest zobowiązaniem w sakramencie małżeństwa, w sakramencie kapłaństwa, przyrzeczeniach, czy w różnych właśnie, jeśli chodzi o jakieś stowarzyszenia czy wspólnoty religijne. Zawsze podejmujemy jakieś zobowiązanie. Jeśli chcemy realizować, to wymagana jest od nas to, aby ta wierność była realizowana. Tu i teraz. Piękny człowiek. Przypomniała mi się siostra Urbana z naszej wspólnoty.
przy ulicy Leśnej w domu, w klasztorze mamy swoją siostrę najstarszą, która w Boże Narodzenie, dokładnie 25 grudnia, świętowała stulecie swoich urodzin. Niechcący, nieświadomie zaśpiewałyśmy jej po łacinie i po polsku 100 lat, ale też tak na wesoło. Ale do czego zmierzam? Siostra Urbana ma już teraz ponad 100 lat, jest bardzo niewysokiego wzrostu, drobinka. Niezwykłej młodości ducha człowiek, kiedy codziennie przychodzi na modlitwy w chórze zakonnym, kiedy uczestniczy codziennie we mszy świętej i odwracam się do niej na znak pokoju, to muszę przyznać, że za każdym razem ewangelizują mnie jej oczy. To są oczy nastolatki, żywe, dynamiczne, bardzo, bardzo radosne oczy. I kiedy czasami z nią rozmawiam i zadaję banalne pytanie, jak się siostra czuje, ona odpowiada, a jak się może czuć seniorka, ale czuje się znakomicie, czyli w tym jej słowie jest zawsze taka zgoda i akceptacja. I człowiek stuletni, który mógłby jakby z wielu spraw się wyłączyć, czy wiekiem usprawiedliwić, jest dla nas takim świadectwem pięknego życia, pięknego powołania, a wykonywała bardzo skromne posługi w swoim życiu i to też jeszcze potwierdza, że właśnie zgoda na życie jest taką siłą duchową. Dziękuję. Siostro, ja wiążę w kierunku idącym podsumowaniem, bo rzeczywiście czas nam szybko biegnie, bo baliśmy się, czy damy radę wypełnić, a tutaj musimy skracać. Ja nawiążę do wypowiedzi siostry Natalii i do Zanety, która powiedziała, że będąc na rekolekcjach w zgromadzeniu usłyszała od jednej siostry, że podstawowym powołaniem to jest powołanie do szczęścia. Pamiętam, bo 9 lat byłem ojcem duchownym w seminarium we Włocławku. Moim takim najgłówniejszym zadaniem to było pomóc kandydatowi, który mówił, że chce być świętem, odkryć jego albo potwierdzić, albo pomóc mu, żeby on na przykład sam odkrył, że to nie jest droga. I miałem ciągle na uwadze to, że jeżeli się pomylę w odkryciu drogi powołania, to nie mogę być szczęśliwy. Bo jeżeli kandydat, który został powołany przez Pana Boga i na skutek różnych zagłuszeń nie pójdzie, to będzie, będąc w życiu świeckim, nie będzie szczęśliwy. I odwrotnie, gdyby na przykład z góry założył, że jest powołany i poszedł nie badając przez seminarium, tylko założył, że jest, robił wszystko, żeby przyjąć święcenia, no to jak będzie księdzem, też będzie nieszczęśliwy, bo nie odkrył właściwej drogi powołania. I druga myśl, dlaczego czasem nie wybieramy na przykład tej drogi powołania. Przytoczę tutaj malutką książeczkę, zresztą spisaną później pośmiertnie pani Grzywak-Kaczyńskiej, Maria Grzywak-Kaczyńska, to była wybitny psycholog w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i jedna z jej uczennic spisała później, znaczy robiła notatki w czasie wykładów i spisała je pod tytułem Trud rozwoju, że to się wiąże z trudem. Że nie, i ona we wstępie do tej książki podała coś takiego, że na przykład w rozwój przyrody jest wpisany rytm. Przychodzą pory roku, przyroda zamiera, rozwija się. Zwierzęta rozwijają się głównie na zasadzie instynktu przekazania życia. Człowiek jest jedyną istotą, która właśnie poziom świadomości u człowieka ze wszystkich istot, wiadomo, jest najwyższy, jest obdarzony wolnością, więc jeżeli właśnie wybiera czasem właśnie tę drogę powołania, ona zawsze jest trudna i nieraz mu się to wydaje, że po prostu ten trud się nie opłaci. A więc szczęście i dlaczego nieraz nie wybieramy, to dlatego, że i dlatego to jest tak bardzo dla mnie istotne. Odkryć właściwą, czy właśnie pozwolić Panu Bogu, żeby w nas odkrył właściwą drogę powołania życiowego. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ostatnie zdanie, czy runda pozdrowień i kompleta? Znaczy mi się szansnął odnośnie właśnie tego, że ktoś nie idzie drogą właśnie swego powołania, albo za bardzo nie bada. Przypomniał mi się ksiądz tutaj obecny, ksiądz Andrzej, kiedyś mi opowiadał taką anegdotę o GPS-ie. Mógłby ksiądz ją powtórzyć tak na koniec może? Na forum, żeby na zakończenie. To też jest usłyszana gdzieś od kogoś, nie pamiętam od kogo i nie pamiętam gdzie, że gdy wyruszamy w podróż,
jeszcze nie wiemy za bardzo, jak dojechać do celu, no to w większości wyciągamy urządzenie nazywane potocznie GPS-em, wpisujemy adres, miejsce, no i prowadź do celu. No i tak też dzieje, albo podobnie dzieje się w naszym życiu, gdzie w momencie chrztu cel naszego życia jest wpisany jako niebo, zbawienie, świętość. I właśnie Pan Bóg prowadzi nas do tego celu, do zbawienia, do nieba, do tego szczęścia, za którym każdy tęskni. I tak jak w podróży, gdy zdarza się, że zmylimy drogę, skręcimy tam, gdzie powinniśmy pojechać prosto albo odwrotnie, no to pojawia się komunikat, zmieniam trasę i inną drogą GPS prowadzi nas do celu. Tak samo Pan Bóg, jeżeli my gdzieś zboczymy z drogi, postanowimy jakoś, że my sobie będziemy żyć po swojemu, że my mamy